wojna to zawsze jest tragedia, no, giną ludzie. Już pomijając to, że ekonomika leci na łeb. Okej, super, że pomagają Ukrainie, dają broń i tak dalej, to wszystko takie, no... Do dnia dzisiejszego też się zadam pytanie, czy wiesz, kiedy będzie koniec. Nikt nie wie tego, nie? No, ale fajnie to, że Ukraińcy nie poddali się, bo było pokazane, znaczy pokazano wszystko mówione w tej chwili właśnie przez tą rocznicę. Przypominałem stare wypowiedzi, przede wszystkim rosyjskich, tych wszystkich możnowładców, że 3 dni, 2 dni, 5 dni, maks tydzień, no już rok minął, a praktycznie jakichś wielkich zdobywczych rzeczy nie ma, ale no, nie chcę jeszcze szczerze ci mówić na ten temat, bo naprawdę to jest tragedia, to jest wojna, po prostu ludzie giną i fajnie, że Polska przede wszystkim i zachodni świat wszyscy pomagają, takie bardziej normalne, cywilizowane kraje, chociaż inne kraje, powiedzmy, też za bardzo nie stoją za Rosją, także tutaj wiadomo, i no, ale na razie to jest taki ślepy zaułek, no bo... Jak... Ten gest właśnie, że Biden pojechał do Kijowa i tak naprawdę no, zaskoczył cały świat i pokazał tą solidarność nie tylko tym gestem, ale tym wszystkim, co USA robi? No zgadzam się, to jest duży gest, bo to naprawdę podczas wojny wjechać do kraju, gdzie idą działania wojskowe, no to naprawdę trzeba mieć, powiedzmy, dużą odwagę i pokazał temu, że rzeczywiście to nie jest tak, że my dzisiaj pomagamy, a jutro się odwrócimy, pokazał, że jesteśmy na dłużej, także, no ale tak jak mówię, też są inne, i też inaczej, też mamy niedługo wybory, też gość musi pokazać, że ten, co rządzi tym krajem, musi mieć stalowe, powiedzmy, nerwy.